Cześć, witam Was wszystkich. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną tutaj kolejnego dnia i zapraszam Was na kolejny Vlogmas. O, jaka piękna dostawa warzyw. Tu mamy sałatę rzymską, włoszczyznę. To sobie teraz poogarnę i zamrożę. Dużo marchewki musi być. Koperek piękny. Cukinie, ogórki, zielona cebulka, no te pomidory dzisiaj jakieś średnie, ale pewnie im brzydsze, tym ładniejsze, i ziemniaczki. Także to oznacza tylko tyle, że Albert był dzisiaj w warzywniaku. Mamy znowu open box. Bardzo się cieszę, bo teraz to są... coś w końcu dla mamy, czyli kosmetyki moje. I słuchajcie, zamówiłam je na stronie Ekobiuta. Już tak to też coś mi zamówiłam. O, ale teraz zobaczyłam, że mają taką opcję dopłata 3 zł za przesyłkę. Tam priorytetową, szybką. Słuchajcie, zamówiłam to wczoraj, dzisiaj przyszło. Co prawda wolę zamawiać na Allegro ze Smartem, no ale czasami nie wszystko, co chcę na Allegro, u jednego sprzedawcy nie będę, wiecie, kombinować, tylko mam tu wszystko, co chciałam. O, to pierwsze, co mam, to nowy kolor hybrydy. Kurczę, no. Chciałam taki bardzo jasny różowy i słuchajcie, jest znowu taki perłowy, metaliczny, tak jak tamten. A ja chciałam taki zwykły. Myślałam, że dzisiaj zrobię paznokcie. Bo dzisiaj mam czas na pofarbowanie włosów i ogarnięcie paznokci, a jutro już tylko skończenie tortu i wszystkiego. I ostatni dzień z imprezą, więc dobra, tu jest to, na co najbardziej czekałam. Nakomi Next Level. Polecałyście mi serię od Nakomi z kwasami, jak was pytałam, jakie kwasy, i zdecydowałam się na 10% serum z kwasem glikolowym, z 5% niacinamidem i z aloesem. Ta skóra trądzikowej problematycznej redukuje niedoskonałości, rozjaśnia przebarwienia, normalizuje poziom wydzielania sebum, odblokowuje, zwęża pory z wodą brzozową i z niacinamidem, łagodzi stany zapalne, przyspiesza gojenie zmian, rozjaśnia, odświeża skórę, nadając jej promienny blask. Czyli wszystko, co potrzebuję. Wszystko, czego pragnę. Wszystko, czego chcę. I kosztowało to w ogóle niedużo, bo to kosztowało chyba 17 zł. Bardzo fajna, zgrabna buteleczka z pompką. A, i okej. Okay. I nakładamy na buzię. I tyle, nie trzeba nic zmywać, neutralizować, więc fajnie. I jak przejdę od nich przez kwasy, to na pewno retinę sobie sprawię. I SPF. Pytałam Was na Instagramie o SPF taki z marki Fluffy chyba. Taki z taką formułą wyrównującą kolory. To okazało się, że jest bardzo ciężki i zapychający. I znalazłam, słuchajcie, z Flossleku. Ja lubię w ogóle Flossleku. Oni mają takie proste, przyjemne kosmetyki. I to jest krem żel SPF 50 Ultra Light. Więc pomyślałam, że jeżeli taki leciutki, to może mnie nie zapcha. Do cery zniszczonej z tendencją do powstawania plam, przebarwień lub z widocznymi bliznami. Więc, no może będzie ok. Nie ma żadnej folii w opakowaniu, więc jak na razie fajnie. Co ja jeszcze wzięłam? Ach, wziąłam sobie takie klipsy do ściągania hybryd, bo jak mam sobie sama owinąć palce folią aluminiową i wacikami z acetonem pośrednim, to idealnie. Najczęściej spiłowuję w ogóle hybrydę. To jest... takie płatki pod oczy kolagenowe, 30 płatków, i to chyba kosztowało jakieś 7 zł. Bardzo to było w ogóle tanie. Ale i tak chcę sobie zamówić takie, jest Skin 77.
co pierwsze wzięłam. Musiał sobie wzornik większy, będziemy z taki duży. Bo ja lubię mieć takie wiecie, poukładane i ponakładane, jakie mam hybrydy, chociaż mam ich chyba 6. Ale wiecie. Aha, ale wydawało mi się, że zamawiałam odżywkę do włosów. No trudno, może nie. Kartka świąteczna, bardzo ładna. Znaczony vlogmasowy. No, co? Może pies drapie w drzwi, bo chce wejść do sypialni. Teraz je otworzę. Vlogmasowy akcent i mam kody rabatowe. Nie wykorzystam ich, więc Wam pokazuję, jak to pierwszy, ten lepszy. MK Fresh, kupon rabatowo wartości 20 zł na jednorazowe zakupy świeżo palonych kaw i innych produktów. Proszę bardzo. To dla Was. Ok, i tutaj mamy Astratex. Sklep internetowy z bielizną, zniżka 25%. Na jakąś tam bieliznę. Kto pierwszy, ten lepszy. Tu mamy Paragon. Nakłami serum z kwasem glikolowym 16,99. Ten żel krem z filtrem 25,64. Lakier hybrydowy w promocji 9,74. Maseczka pod oczy 8,50. Wzornik do lakierów 2,37. Sun One klipsy do ściągania hybryd 5,69. Przesyłka 10,99 plus 2,85 dopłaty do tej ekspresowej, czyli łącznie 11, no prawie 14 zł za przesyłkę, ale była faktycznie na drugi dzień, a ja na przesyłki nie lubię czekać, więc cieszę się. Także no co, to wszystko. No słuchajcie, te lakiery, jestem zawiedziona, że ja Wam go pokażę. Bo widzicie, już mam do zmiany. To jest kolor R02 róża. Widzicie, taki metaliczny totalnie. No nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na paznokciu. A, mogę na tym wzorniku zobaczyć, nie? Bo przecież nie musimy tego utwardzać od razu. I tak będzie widać kolor, jak wygląda. No niestety. Słuchajcie, nawet tego i widać, widzicie? Nałożyłam go tutaj. Jest ultra, prawie jak top taki z drobinkami, minimalnie różowy. Aj, no szkoda. Dobrze, a więc, kochani, kolejny bardzo intensywny dzień minął, w którym mogłam Wam niewiele z niego pokazać, ale właśnie lecę szybko pofarbować włosy i ogarnąć paznokcie, więc jutro zobaczycie mnie w lepszym, zdecydowanie lepszym wydaniu. Pokazywałam Wam dzisiaj na Instagramie mój biszkopt, bo mój biszkopt wychodzi idealny, równiutki, wysoki, puszysty. Delikatny jak chmurka i pyszny, więc nagrałam Wam dzisiaj, jak go piekłam i teraz tutaj na koniec vlogmasa wrzucę Wam ten przepis dla zainteresowanych, dla osób, które potrzebują i poszukują. Natomiast podłożę Wam pod to może jakiś komentarz, tak jak to robiłam w poprzednich filmach. Nie mogłam tak na bieżąco, wiecie, nagrywać i tłumaczyć podczas robienia, bo działa mikser, który jest głośny, więc by to było nieprzyjemne do oglądania. A też no, nie mogę w czasie biszkoptu przerywać miksowania, coś tam powiedzieć i miksować dalej, bo jednak ten miksowanie jest bardzo, bardzo ważne. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, skąd mam ten przepis. Przeleciałam przepisów na biszkopty już naprawdę wiele z różnych ilości jaj na różne rozmiary, porcje, przeróżne proporcje i to jest taki mój, który zawsze wychodzi, którym wszystkim polecam, więc mam nadzieję, że u Was też się sprawdzi. Także ja Wam dziękuję za oglądanie tego vloga i zapraszam na jutrzejszy dzień, a właśnie dla tych z Was, które chcą podpatrzeć, jak robię biszkopt, jak mi wyszedł, i te, które są zainteresowane, ci z Was, którzy są zainteresowani biszkoptem, to
to wjeżdża dla Was przepis. Do zobaczenia. Zaczynamy przygotowanie biszkoptu od rozdzielenia 7 jajek, od rozdzielenia białek od żółtek. Jajka muszą być wyciągnięte z lodówki kilka godzin wcześniej, żeby nie były zimne, tylko miały temperaturę pokojową. To jest bardzo ważny punkt. I białka z tych 7 jajek ze szczyptą soli ubijamy na sztywno. Kiedy są już dobrze, porządnie ubite, dodajemy po troszeczku, na dosyć wysokich obrotach miksera, szklankę drobnego cukru. Nigdy nie próbowałam wykorzystywać ksylitolu czy erytrytolu, zawsze robię z cukrem, także tutaj nie podpowiem zamienników, ale najważniejsze, żeby cukier był drobny. I kiedy już to mamy ubite, troszeczkę zwalniamy obrotów, ale nadal nie na najwolniejszych, dodajemy po trochu żółtka. I tutaj jedno żółtko i czekamy, aż ono się dobrze zmiksuje w całą masę i dopiero dodajemy następne, na pewno nie wszystko naraz, tylko powoli, żeby w całą tą mocno napowietrzoną masę wszystkie żółtka wmiksować i żeby to się wszystko ładnie połączyło. I kiedy już to mamy połączone, to dodaję mieszankę mąk, to jest szklanka mąki pszennej tortowej i 1/3 szklanki mąki ziemniaczanej. I to też dodaję partiami, ale już nie tak powolutku jak cukier, tylko już troszkę szybciej, żeby ten napowietrzony biszkopt już nie musiał się aż tak długo miksować, tylko żeby to zrobić w miarę sprawnie, żeby tej napowietrzonej masy po prostu nie przebić, nie przemiksować. I wylewamy masę do tortownicy. Tortownica ma tylko na dno wyłożony papier do pieczenia, boków nie wykładam. Tutaj Wam starałam się nagrać, jak wygląda ciasto w czasie wlewania. To jest dla mnie bardzo ważny wyznacznik tego, czy ciasto ma dobrą konsystencję, bo jeżeli chodzi o ilość mąki, którą musimy dodać do biszkoptu, no to czasami może być to odrobinę więcej. To zależy od tego, i jak duże macie jajka. Więc jeżeli widzicie, że to ciasto tak fajnie się układa w taką formę wstążeczki, jak widzieliście, to znaczy, że ma dobrą konsystencję. I do piekarnika 170 stopni, ja używam termobiegu 30 minut, około 35 max. I po wyciągnięciu z piekarnika, to już dosyć ważny punkt, to musimy ciastem rzucić, tak w wysokości, myślę, że około 30-40 cm rzucamy na blat, żeby się cały biszkopt wyrównał i wyglądał pięknie. I tak już biszkopt wygląda gotowy, nie opada, jest piękny, bez proszku do pieczenia.